Dzień dobry Państwu. Dzisiaj usiadłem, bo dosyć ciężkie to misko, ale tylko wagą, nie treścią. Stephen King, Dallas 63. Stephen King kojarzy nam się z horrorem, z dreszczowcem, z thrillerem, ale nie tym razem. Ta książka nie mieści się w konwencji science fiction, ale tego science jest niesłychanie mało. Jedynie dziura, królicza nora, przejście do innego czasu i to wszystko. Przede wszystkim, moim zdaniem, to książka obyczajowa. Przełom lat 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych. Autor spędził wiele czasu w bibliotekach, w archiwach, aby przekazać nam realnie ten amerykański świat. I rzeczywiście w tej książce jest on bardzo soczysty. Jest oczywiście sensacja, kryminał, Dallas 63, Kennedy, zamach. Ale w tej książce również jest romans. Bądź co bądź, bohater przebywa 5 lat w nieswoim czasie. I ten nieswój czas jest jakby taki poboczny, ponieważ dzieje się to tam, jak się dzieje. A ta miłość jest trochę rozdarta między tu i teraz, tam. Moim zdaniem warto przebrnąć przez te 850 stron. I tych Państwa, którzy nie lubią tego typu literatury, to znaczy myślą, że Stephen King pisze wciąż tak samo, tutaj pozytywnie się zdziwią. Dziękuję bardzo.